Nowenna ta jest bardzo rozpowszechniona wśród katolików, ale zapewne wiele osób nie ma pojęcia, że nie odmawia oryginalnej wersji. Kościół bardzo współcześnie nie lubi mówić na temat piekła. Zasługujemy tak naprawdę na to, żeby wrzucono nas do piekła. Religie pogańskie są religiami demonicznymi. Jednocześnie prosimy Matkę Bożą, żeby oddaliła tę intencję, żeby nie wypełniała naszej prośby, jeśli właśnie miałaby się ona przyczynić do naszej wiecznej zguby. I teraz po prostu porównajcie sobie to, co znacie właśnie z tych współcześnie popularnych modlitw. Cześć, jestem Natalia, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, zachęcam Cię do tego, żebyś zostawił nam subskrypcję. Filmy zamieszczamy tutaj regularnie wraz z moim mężem, z którym prowadzę ten kanał. Rozmawiamy tutaj o tradycji katolickiej, o wierze, o sprawach społecznych, polityce, z perspektywy tradycyjnych katolików. Przybliżamy różne ciekawostki z tradycji katolickiej, tak jak podobnie będzie w tym odcinku. Porozmawiamy sobie konkretnie o pewnej ważnej i znanej i lubianej przez katolików modlitwie do Matki Bożej, którą jest nowenna pompejańska. Ale zanim przejdę do tematu, tak jak mówiłam, ci, którzy nie mają zasubskrybowanego naszego kanału, zachęcam do kliknięcia w subskrypcję, a jeśli macie zasubskrybowany nasz kanał, to dobrze by było, żebyście sprawdzili, czy macie włączony dzwoneczek powiadomień przy naszym kanale, dlatego że YouTube anuluje te powiadamianie, anuluje te dzwoneczki, przez co nie dostajecie powiadomień, kiedy zamieszczamy nowe filmiki. Dlatego dobrze by było, żebyście to sprawdzili. Poza tym zapraszamy też na nasze Instagramy, do których nazwy wyświetlam nade mną, i do wspierania naszej działalności poprzez portal patronite.pl. Ostatnio przekroczyliśmy kolejny cel na naszym Patronite, jakim było 1800 zł miesięcznie, co oznacza, że niedługo zaczniemy kręcić reportaże z ważnych miejsc dla polskiego kościoła. Także bardzo Wam dziękujemy, bo to dzięki Wam udało się nam to osiągnąć. Dzięki Wam będziemy mogli kręcić te reportaże i dzięki Wam możemy działać po prostu dalej. Oczywiście plany nasze są szersze, planujemy jeszcze inne aktywności, ale to w dalszej perspektywie, także zachęcamy do wspierania nas i myślę, że możemy przechodzić już do właściwego tematu. Zatem przechodząc już do tematu odcinka. Ostatnio w ręce wpadła mi książka wydawnictwa Rosa Mystica pod tytułem Nowenna pompejańska wersja pierwotna. Nie miałam pojęcia, że pierwotna wersja nowenny pompejańskiej jest tak radykalnie, tak drastycznie różna od tej popularnej wersji nowenny pompejańskiej. Zapewne wielu z Was wie, czym jest nowenna pompejańska, więc nie będę się tutaj zgłębiać tego tematu, bo podejrzewam, że wszyscy i tak wiedzą, co to jest. Jest to nowenna, którą odmawia się przez 54 dni, dlatego że są to tak naprawdę trzy nowenny błagalne i trzy nowenny dziękczynne, czyli przez 27 dni odmawia się codziennie cały różaniec z dodatkowymi modlitwami błagalnymi, a później przez 27 dni codziennie cały różaniec z dodatkowymi modlitwami dziękczynnymi. Modlitwa ma słynną historię, że jest ona nazywana nowenną nie do odparcia, dlatego że przez właśnie tę modlitwę Matka Boża wyprosiła u Pana Boga wiele łask dla osób, które się tą modlitwą modliły. I nowenna ta jest bardzo rozpowszechniona wśród katolików, ale zapewne wiele osób nie ma pojęcia, że nie odmawia oryginalnej wersji. I ja też spotkałam się z tą nowenną już wiele lat temu, ale nie miałam pojęcia, że są to zupełnie inne modlitwy tak naprawdę niż te, które ułożył autor i największy popularyzator, tak? Generalnie inicjator tej modlitwy, błogosławiony Bartolo Longo. Oczywiście mówię o tych częściach dodatkowych różańca, czyli modlitwie błagalnej i modlitwę dziękczynnej. Dla tych, którzy nie znają, teksty tych modlitw wyświetlam teraz na ekranie. Możecie sobie mniej więcej prześledzić je wzrokiem. Te modlitwy są tak naprawdę tylko drobnym elementem tego, co ułożył błogosławiony Bartolo. I są one praktycznie zlepkiem fragmentów z tamtych modlitw, ale co uważam za ogromny ubytek, za ogromny minus dla tej modlitwy, to, że została ona pozbawiona tak naprawdę swoich niezwykle istotnych części. Jak się bowiem okazało po tym, jak zapoznałam się z pełną treścią tych modlitw, zwróciłam uwagę na to, że przede wszystkim te nowe nie zawierają elementów, które najpełniej wyrażają właściwą postawę modlitewną i które
no, są niewygodne dla współczesnego Kościoła, bo nie ma co ukrywać, że współcześnie Kościół dystansuje się od pewnych tematów, tak? Kościół bardzo współcześnie nie lubi mówić na temat piekła. Generalnie mentalność wiernych jest skierowana na raczej tę rzeczywistość doczesną, a nie pozadoczesną, dlatego też nie porusza się za bardzo tematu śmierci. Kościół współczesny, przesiąknięty tym niezdrowym ekumenizmem, również nie lubi podkreślać, że jedynie w Kościele katolickim znajduje się pełnia prawdy przekazanej przez Chrystusa. Także te wszystkie elementy, czyli o tym, że istnieje rzeczywistość wieczna, że powinniśmy przygotowywać się na śmierć, że mamy troszczyć się o wieczne zbawienie, są te wszystkie elementy zawarte w tych modlitwach, jakie są ułożone przez błogosławionego Bartolo Longo w wersji pierwotnej. I ja te fragmenty z tych modlitw sobie wyróżniłam i chciałabym je Wam przytoczyć. Ci, co znają te nowe modlitwy, to na pewno je mniej więcej kojarzą. Ci, co nie znali, to mogli już na ekranie sobie chwilę prześledzić. I teraz po prostu porównajcie sobie to, co znacie właśnie z tych współcześnie popularnych modlitw Nowenny Pompejańskiej. Porównajcie sobie z tym, co teraz będę Wam przytaczać w krótkich fragmentach. To, co jest też ciekawe, to to, że tradycyjna Nowenna Pompejańska zaczyna się modlitwami takimi jak Przyniesz porach, czyli Panie wejrzyj ku wspomożeniu memu, Boże pospiesz ku ratunkowi memu. A teraz przytaczam fragmenty z tych modlitw części błagalnej. O Panno Niepokalana i Królowo Różańca Świętego, w tych czasach obumierającej wiary i triumfującej bezbożności, zechciałaś postawić swój tron królowej i matki na starożytnej ziemi Pompejów, grobowca zmarłych pogan. Z tego miejsca, gdzie niegdyś czczono bożki i demony, ty dzisiaj jako Matka Bożej Łaski rozlewasz skarby niebieskiego miłosierdzia. Obecnie zarówno nauczanie Kościoła, jak i modlitwy do użytku prywatnego, jak też modlitwy publiczne są pozbawione tej budowania tej świadomości, że religie pogańskie są religiami demonicznymi. Tutaj tego nie znajdziemy. Kolejny fragment, który przytoczę, wymaga też drobnego komentarza. Wiara katolicka, formowanie w zasadzie swojego serca w zgodzie z wiarą katolicką polega tak naprawdę w bardzo dużym skrócie i w bardzo dużym uproszczeniu na tym, żeby jednocześnie zdawać sobie sprawę, budować tę taką duchową świadomość tego, że jesteśmy przepełnieni grzechami i zasługujemy tak naprawdę na to, żeby wrzucono nas do piekła, ale ze względu na Boże miłosierdzie mamy możliwość uciekać się do pomocy Bożej i prosić o to zbawienie, tak? Poprzez właśnie dzieło odkupieńcze dokonane przez Chrystusa mamy możliwość otrzymania łaski wiecznego zbawienia. Czyli znajdujemy się w tym miejscu radykalnego kontrastu, czyli skrajnej niegodności spowodowanej grzechem i skrajnego przekraczającego pojęcie wywyższenia w niebie, którego no nie jesteśmy godni, ale do którego Pan Bóg nas uzdalnia i pozwala nam do tego zbawienia dążyć. I w odniesieniu do tego w modlitwach tych znajdujemy następujący fragment. O wielka i chwalebna Pani, upadając do stóp Twego tronu, moja dusza czci Cię wśród jęków i utrapień, które obciążają ją bez miary. Pośród lęku i wzburzenia, w którym się znajduję, z ufnością podnoszę oczy ku Tobie, która raczyłaś wybrać na swoją siedzibę krainę biednych i opuszczonych wieśniaków. Ulituj się nad moją duszą pogrążoną w błocie rozpaczy. Zmiłuj się nade mną, o Pani, bo jestem nad miarę pełny nędzy i upokorzenia. Ty, któraś jest zagładą demonów, wybaw mnie od oblegających mnie nieprzyjaciół. Ty, która jesteś wspomożycielką chrześcijan, wydobądź mnie z tych przytłaczających zmartwień. Ty, któraś jest życiem naszym, zatriumfuj nad śmiercią, która zagraża duszy mojej z powodu niebezpieczeństw, w których się znalazła. Wyznaję Ci nędzę mojej duszy obciążonej wielkimi winami, zasługującej na piekło, niegodnej otrzymywania łask. Ale czyż nie jesteś nadzieją zrozpaczonych, wielką pośredniczką między Bogiem a człowiekiem, potężną naszą orędowniczką przed tronem Najwyższego, ucieczką grzeszników. Czyli widzimy w tym fragmencie podkreślenie naszej niegodności, podkreślenie naszego uprzywilejowania, że możemy w ogóle się zwrócić do Matki Bożej, że możemy prosić o jakiekolwiek łaski, że mamy nadzieję na otrzymanie tych łask. Nie jest tak, jak bardzo często buduje się w mentalności współczesnych katolików, że każda łaska jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, wystarczy poprosić, że w zasadzie to każdy jest godny tej łaski. Nie ma tej świadomości grzechu i tego, co to zarzewie grzechu ze sobą niesie tak naprawdę. Dalej w modlitwach znajdujemy też fragment: Ty, która możesz wszystko przed Trójcą Przenajświętszą, musisz wyjednać mi tę łaskę tak bardzo dla mnie potrzebną, o ile tylko nie byłaby ona przeszkodą dla mojego wiecznego zbawienia. Czyli znajdujemy też fragment mówiący o tym, że gdyby nasza intencja, oczywiście musi być pobożne, to wiadomo, ale gdyby spełnienie naszej intencji miałoby w jakiś sposób przyczynić się do
utraty naszego zbawienia, to jednocześnie prosimy Matkę Bożą, żeby oddaliła tę intencję, żeby nie wypełniała naszej prośby, jeśli właśnie miałaby się ona przyczynić do naszej wiecznej zguby. Wyrażamy tutaj jednocześnie zaufanie do Matki Bożej, że ona znacznie lepiej wie, czego nam potrzeba, i ufamy w to, że Matka Boża wszystko uporządkuje tak, jak będzie to dla nas najlepiej. Dalej w modlitwach dziękczynnych mamy również fragment mówiący o tym, że łaska, którą wyświadcza nam Matka Boża, nawet jeśli nasza modlitwa nie zostanie wysłuchana w taki sposób, jakbyśmy my sobie to wyobrażali, to łaska otrzymana przez Matkę Bożą, to, że ona się za nami wstawia u Pana Boga, jest dla nas darem tak ogromnym, przekraczającym nasze możliwości jakby podziękowania w ogóle Matce Bożej za to, że jest to coś tak niezwykle cennego, że dzięki Matce Bożej za to należą się od wszelkiego najdoskonalszego stworzenia. Dzięki składam Bogu i Tobie składam dzięki, Matko Boża, za kolejne dobrodziejstwa, które przez wzgląd na Twoją litość i miłosierdzie zostały mi udzielone. Cóż by się ze mną stało, gdybyś odrzuciła moje prośby i moje łzy? Niech dziękują Ci za mnie aniołowie w raju oraz chóry apostołów, męczenników, dziewic i wyznawców. Niech składają Ci za mnie dziękczynienie rozliczne dusze grzeszników przez Ciebie ocalonych, które teraz cieszą się w niebie oglądaniem Twojej nieprzemijającej piękności. Pragnę, aby kochały Cię razem ze mną wszystkie stworzenia i żeby cały świat rozbrzmiewał echem mojego dziękczynienia. Będę szerzył nabożeństwo różańcowe, będę opowiadał wszystkim o miłosierdziu, które mi wyjednałaś. Będę zawsze głosił dobroć Twoją wobec mnie, aby także i inni niegodni grzesznicy podobni do mnie z ufnością zwracali się do Ciebie. Dalej pod koniec modlitw dziękczynnych mamy jeszcze wspomnienie tego, jak wielka jest potęga Matki Bożej, że ona zwycięża szatana, który jest największym zagrożeniem dla każdego człowieka na tym świecie. Matko Miłosierdzia, bezkresny morze łask, oceanie dobroci i współczucia, któż godnie wyśpiewa chwałę Twojego różańca i zwycięstwa Twojej koronki. Temu światu, który wyrywa się z ramion Jezusowych, by rzucić się w te szatańskie, Ty dajesz ratunek w tej samej dolinie, w której szatan pożerał duszę. Ty zwycięsko podeptałaś resztki pogańskich świątyń i ruiny bałwochwalstwa uczyniłaś podnóżkiem Twego tronu. Ty zamieniłaś siedlisko śmierci w dolinę życia i zmartwychwstania. I na ziemi niegdyś opanowanej przez Twego nieprzyjaciela założyłaś twierdzę ucieczki i zbawienia dla wszystkich ludów. Ja także wzywam Ciebie po trzykroć błogosławiona wraz z aniołami, archaniołami i zwierzchnościami. Po trzykroć błogosławiona wołam wraz z potęgami, panowaniami i mocami niebieskimi. Najbłogosławieńszą będę Cię zwał wraz z tronami, cherubinami i serafinami. A na samym samiutkim końcu tych modlitw mamy jeszcze prośbę do Matki Bożej o to, żeby nigdy nie pozwoliła nam odłączyć się od siebie i żeby była dla nas ratunkiem w godzinę śmierci. O różańcu mojej Matki, przyciskam Cię do piersi i całuję ze czcią. Ty jesteś drogą prowadzącą do wszystkich cnót, skarbnicą zasług na niebo, rękojmią mojego zbawienia, mocnym łańcuchem wiążącym nieprzyjaciela, źródłem pokoju dla czczących Cię w ciągu życia, zapowiedzią zwycięstwa dla całujących Cię w godzinę śmierci. W tej ostatniej godzinie czekam na Ciebie, Matko. Twoje przyjście będzie znakiem mojego zbawienia, Twój różaniec otworzy mi bramy nieba. Amen. To, co Wam tutaj przytoczyłam, to są tylko pojedyncze fragmenty tych modlitw. Warto zaznajomić się z całością, dlatego że, tak jak mówię, ma ona zupełnie, może nie inną, ale szerszą, znacznie dokładniejszą, znacznie pełniejszą wymowę niż te modlitwy, które są odmawiane powszechnie w Nowennie Pompejańskiej. Pomimo tego, że w tych dwóch małych modlitwach, które są współcześnie odmawiane, tak, nie ma nic przeciwnego wierze katolickiej, to są one do tego stopnia uproszczone, że współcześni katolicy, którzy i tak bardzo często mają zepsutą już mentalność nowinkami, oddalonymi od nauki Kościoła, to odmawiając te modlitwy, dwie, oni tak naprawdę nie zobaczą żadnej różnicy, nie będą mieli świadomości wielu istotnych spraw, które odmawiając przy pomocy tych tradycyjnych modlitw mogliby zyskać. Tutaj, tak jak mówiłam, mamy wspomnienie swojej niegodności, mamy świadomość grzechu, mamy świadomość wartości prawdy katolickiej, mamy świadomość potęgi Matki Bożej, mamy świadomość niebezpieczeństwa szatana, niebezpieczeństwa grzechu, mamy świadomość własnej grzeszności, własnego obciążenia winami, mamy świadomość tego, że zasługujemy na piekło. Tutaj te modlitwy doskonale przekazują tak naprawdę najważniejsze prawdy dla naszego katolickiego życia duchowego i najważniejsze prawdy wzięte wprost z nauki Kościoła. I moim zdaniem, mimo że oczywiście przy odmawianiu tej nowej wersji Nowenny Pompejańskiej jak najbardziej mówi się o wielu cudach i jak najbardziej jest to modlitwa wartościowa, bo jej wartość leży przede wszystkim w Różańcu Świętym, to moim zdaniem opuszczenie tych modlitw, skrócenie ich
I takie zredukowanie tych modlitw jest dla katolików ogromnym złem. Trzeba pamiętać, że zasada powszechna, tak, powszechnie znana zasada lex orandi, lex credendi, czyli prawo modlitwy prawem wiary, działa nie tylko w taki sposób, w jaki wydaje się, jaki my sobie najczęściej tłumaczymy. Zasada ta działa nie tylko w taki sposób, że jeśli będziemy podchodzić do modlitwy w sposób ignorancki, to jednocześnie będziemy mieć słabą wiarę. Oczywiście to jest prawda, ale trzeba też pamiętać, że w sposób modlitwy wpisany jest też forma tej modlitwy, czyli treści, jakimi my się modlimy, powinny doskonale odzwierciedlać prawdy, w jakie wierzymy. Jeśli treści modlitw, jakimi my się modlimy, nie odzwierciedlają prawd naszej wiary, to z automatu nasza świadomość wiary, nasze właściwe poczucie wiary, nasze właściwe ukierunkowanie duchowe, no, zaczyna się gubić. Właściwa świadomość słabnie, tak? My możemy wiedzieć, że piekło istnieje, możemy wiedzieć, że jesteśmy obciążeni grzechem, możemy wiedzieć o niebezpieczeństwach szatańskich, ale jeśli nie wspominamy tego w modlitwie, czyli w przestrzeni, która jest tak naprawdę najważniejszą przestrzenią każdego katolika, gdzie powinniśmy wszystkie niebezpieczeństwa wymieniać i prosić o ratunek w tych niebezpieczeństwach, to świadomość tych niebezpieczeństw, no, po prostu słabnie. I myślę, że warto też tutaj nadmienić, o czym podejrzewam też wiele osób nie wie, że to właśnie te tradycyjne, pierwotne teksty nowenny pompejańskiej zostały naznaczone odpustem zupełnym. Tekst nowenny błagalnej zatwierdził i naznaczył odpustem zupełnym w 1887 roku papież Leon XIII, a te same przywileje przyznał nowennie dziękczynnej w 1892. Nie odbyło się to w tym samym roku z tego względu, że najpierw powstała tylko nowenna błagalna, później, gdy zaczęły się dziać rozmaite cuda za przyczyną właśnie tej nowenny błagalnej i gdy Matka Boża objawiła pewnej młodej dziewczynie, że chce, aby właśnie był odmawiany różaniec w konkretnej ilości, przez konkretną ilość dni w połączeniu właśnie z tymi modlitwami, to dopiero wówczas błogosławiony Bartolongo przystąpił do ułożenia tekstów nowenny dziękczynnej. I dlatego właśnie ona została ustanowiona, zatwierdzona przez Stolicę Apostolską później. Natomiast tak jak mówię, do tych właśnie tekstów został załączony odpust zupełny przez Stolicę Apostolską. I te postanowienia związane z nadanymi przez papieża Leona XIII odpustami zostały zatwierdzone na zawsze, ha confirmato in perpetuo, przez świętego papieża Piusa X. Dlatego, kochani, jeśli odmawiacie nowennę pompejańską, jeśli chcielibyście odmówić kiedyś nowennę pompejańską, jeśli macie to w planach, ale nadal coś was od tego odwodzi, jeśli nadal coś was przed tym powstrzymuje, to zachęcam was do tego, żebyście zwrócili uwagę na ten tekst tradycyjny i żebyście wzięli go pod uwagę. To jest oczywiście trochę więcej modlitw niż te takie dwie współcześnie popularne, ale myślę, że warto zwrócić się do tej tradycyjnej wersji. Tak jak mówię, jest ona naznaczona odpustem zupełnym i no, tak naprawdę szereg wymiernych duchowych korzyści możemy uzyskać z odmawiania tej właśnie tradycyjnej wersji. I jeśli chcecie z tą tradycyjną wersją w pełni się zapoznać, to zachęcam was, w zasadzie odsyłam was do sklepu Fundacji Rosa Mystica. Znajdziecie tam książkę pod tytułem właśnie Nowenna Pompejańska wersja pierwotna. Znajduje się tam też tekst oryginalny w języku włoskim, napisany przez błogosławionego Bartolo. Jeśli ktoś jest biegły w tym języku, to oczywiście może odmawiać tą wersję oryginalnej. W książeczce znajduje się też dokładny sposób, instrukcja odmawiania modlitwy nowenny pompejańskiej, ile różańców, kiedy, co dokładnie mamy odmówić i tak dalej, czy można modlić się w więcej niż jednej intencji, czy można rozkładać sobie różaniec na poszczególne etapy dnia. Także wszystkie wasze wątpliwości, podejrzewam, ta książeczka rozwieje. Jest tam też krótka historia tego, skąd się wzięła nowenna i krótka historia sanktuarium w Pompejach oraz krótki żywot błogosławionego Bartolo Longo. Także do odmawiania samej nowenny jak najbardziej bardzo serdecznie zachęcam i zachęcam do zainteresowania się tą wersją tradycyjną. Link do książki znajduje się oczywiście w opisie filmu i wyświetlam go też tutaj, nade mną, na filmie. Myślę, że nawet jeśli nie odmawiacie tej nowenny, to warto zapoznać się w ogóle z jej historią. Dla mnie był to szok ogromny, bo nie miałam pojęcia, że
nowenna pompejańska powinna być odmawiana właśnie w taki sposób, że tak wygląda w ogóle pełna jej wersja. Strony na temat nowenny pompejańskiej i w ogóle komentarze na ten temat w internecie stronią od tego faktu, że te modlitwy popularne współcześnie są bardzo skrócone. Jeśli obejrzałeś ten film do końca, zachęcam Cię, żebyś napisał w komentarzu: popieram tradycyjną pompejankę. I to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.